Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Munerczyk i jestem prezesem restauracji, piekarni, sieci restauracji Handelek, ale też współzałożycielką firmy projektu Rebret, bezpośrednio związaną właśnie z Handelkiem, która została jako działalność Handelek zgłoszona właśnie i nominowana w Państwa konkursie, w Państwa działalności. I chciałabym pokrótce opowiedzieć tak naprawdę, czym się zajmujemy, pokazując też częściowo kilka informacji wizualnych, bo myślę, że to zapełni lukę opisu, ale też wyjaśni naszą tak naprawdę działalność i to, w jaki sposób możemy opisać to, co robimy dzisiaj. Będę mówiła o dwóch elementach, bo nominacja dla Handelek jako marki, która jest restauracją, jest też piekarnią rzemieślniczą, zbudowaną w 2019 roku. To jest piekarnia, która operuje w tym momencie na krakowskim rynku, produkując dość sporą w skali, ale nadal rzemieślniczą i jakościowo potwierdzoną produkcję pieczywa. I ta sprzedaż jest prowadzona w samej restauracji, ale też w sklepach premium. I jest Handelek też, nazywamy go laboratorium, w którym powstają innowacyjne pomysły, innowacyjne ze względu na to, że chcemy rozwiązywać pewne problemy, które związane są z żywnością, z brakami na rynku i z odpowiedzią chociażby na sytuację pandemiczną. Jedną z takich odpowiedzi jest działalność, która jest bezpośrednio związana z marką Handelek i jest sprzedawana, pokazywana, jak za chwilkę zostanie to zobrazowane właśnie w sieci restauracji Handelek, a jest nią Rebret. Jest to pomysł na ratowanie niesprzedanego, czerstwego pieczywa, właśnie powstającego w naszej piekarni, sprzedawanego zresztą i podawanego jako menu w naszej restauracji. I tutaj ta relacja zaczęła się od wyzwań, jakie przyniosła nam pandemia, bo Handelek sam w sobie powstał w 2017 roku jako restauracja śniadaniowa, która została rozbudowana do trzech różnych lokalizacji, piekarni rzemieślniczej, ale też działalności dystrybucyjnej. I w pewnym momencie oczywiście pandemia pokrzyżowała szyki rozwojowe i trochę nastąpiło przemodelowanie działalności Handelka w stronę bardziej produkcyjną, dającą też możliwość rozwiązania, tak jak powiedziałam już wcześniej, pewnych problemów, a ten problem dotyczący pieczywa jest, myślę, dosyć namacalny dla wszystkich z nas, stąd określony kierunek menu, określony kierunek produkcji i pójście też w gospodarkę cyrkularną, czyli zachowanie po prostu w obiegu tak wartościowego produktu, jakim jest dobry jakościowo oczywiście chleb. Więc mówię tutaj o dwóch elementach, bo te marki i te działalności są ze sobą nierozerwalnie związane i kręcą się, jeśli można tak dosłownie powiedzieć, wokół właśnie tego chleba. To jest bochenek zresztą naszego pieczywa na zakwasie, który nie ma dodatku drożdży ani innych substancji. I wokół tych dwóch działalności, głównie obecnie poza serwowaniem dobrych śniadań z elementami pieczywa, skupiliśmy się na produkcji właśnie cyrkularnej, czyli zachowaniu pieczywa, ale też rozwiązania problemu marnowania chleba przed stania się odpadem i tym, co dzieje się dzisiaj, a dzieje się źle, ponieważ rzeczywiście mimo tego, że chleb jest osadzony bardzo mocno w naszej polskiej kulturze i tradycji, to jest marnowana jego bardzo duża ilość, około 2 milionów ton rocznie w Polsce tylko i wyłącznie. Ta działalność Handelka i Rebret ze sobą powiązana i ta zmiana w trakcie pandemii, pójście w stronę produkcji i produkowania właśnie dobrych jakościowo produktów, ale w idei cyrkularności, stała się na tyle
namacalna i taka myślę też krzepiąca, że zainteresowały się nią media. My do tej pory stworzyliśmy kilka produktów, o których zaraz opowiem, które są podawane w naszej restauracji, ale też sprzedawane na zewnątrz, właśnie po to, żeby ten problem z marnowaniem pieczywa zniwelować albo zminimalizować, bo mamy taki cel, żeby to było przynajmniej kilka procent w skali każdego roku w Polsce. Więc Handelek i Rebret są częścią takiego większego myślenia o współpracy między różnymi organizacjami, więc to podejście zarówno czerpie z wiedzy innych podmiotów, jak uniwersytetów, gdzie dzieją się badania nad naszymi produktami, ale też partnerów, w których są też inne piekarnie, z którymi współpracujemy, aby odbierać pieczywo, i tworzymy produkty. Tworzymy produkty, jednym z nich jest chleb nazwany upcyclingowym, czyli 20% mąki zostało zastąpione zmielonym czerstwym pieczywem. To pieczywo jest podawane w naszej restauracji, jest ono również sprzedawane, no i oczywiście dzięki temu nie tylko następuje optymalizacja kosztów, ale co ważniejsze, świetny smak, wspaniały smak i ratowanie bochenków pieczywa. To, co zrobiliśmy, to też coś pomiędzy dzisiaj dobrze znaną i jeśli chodzi o właściwości również zdrowotne, myślę, że dobrym kierunkiem działania, czyli coś pomiędzy kombuczą a kwasem chlebowym, i jest to nasza bredbucza, lemoniada, która jest sprzedawana u nas w naszej restauracji, podawana, ale właśnie w tym momencie następuje szukanie partnera do dystrybucji, i też sosy miso, przyprawy umami, produkty, które też, dzięki którym próbujemy zachować to pieczywo i jego wartość, ale też, co bardzo ważne, no, po prostu serwujemy te produkty u nas, zmieniając trochę podejście do restauracji, do menu, która jest, no, bardziej odpowiedzialna w tych dzisiejszych czasach. Teraz w Handelku i właśnie w tej drugiej działalności pozyskujemy środki i działamy w kontekście stworzenia takiego laboratorium kulinarno-biotechnologicznego, gdzie będą te nowe pomysły mogły być testowane i będą powstawać. Będziemy pracujemy już z piekarniami rzemieślniczymi i przemysłowymi, i chcemy, aby ta działalność gastronomiczna, nawet nie tylko, mówimy tutaj o słowie innowacyjność, ale odpowiedzialność za produkty, za menu, za to, co jest serwowane, w jaki sposób. W materiałach, które również udostępniam, są zdjęcia tego, w jaki sposób podchodzimy do menu, jak menu Handelka, czyli naszej restauracji, również uzyskuje dodatkowe aspekty myślenia o less waste, czyli mniejszej ilości odpadów, czasem wręcz zero waste, czyli nasze dania są zbudowane tak, aby nie marnowały się, no właśnie, ani okruszek, można powiedzieć. Więc pod tym kątem chciałam przedstawić działalność Handelka. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytania, dlaczego to robimy, jak to robimy, ale też jakie są plany na przyszłość i dlaczego warto po prostu zwrócić uwagę na tą naszą działalność, i mam nadzieję, że no, każdy głos docenienia i szacunku jest dla nas ogromnym motywatorem do dalszych działań, dalszego rozwijania i poświęcania czasu, środków i zaangażowania. Dziękuję bardzo w imieniu całego zespołu. Mam nadzieję, do zobaczenia.